Cześć! Obraz, o którym dzisiaj będę opowiadać, już kilkukrotnie pojawiał się na kanale. Przyznam szczerze, że jest to jeden z moich ulubieńców i sądząc po komentarzach, Wy też macie do niego całkiem pozytywny stosunek, ponieważ zawsze, gdy tylko o nim gdziekolwiek wspominam, dostaję mnóstwo wiadomości od Was na temat tego, o co chodzi w tym obrazie, czy mogłabym chociażby przypomnieć nazwisko, albo że gdzieś kiedyś o nim mówiłam, a Wy nie możecie go znaleźć. Więc mam nadzieję, że ten film będzie taką pomocą dla wszystkich zainteresowanych obrazem przedstawiającym tył obrazu namalowanym przez Cornelisa Heisbrechtsa. Autor tworzył w XVII wieku i z pochodzenia był Holendrem. Tam też się wykształcił i zaczynał swoją malarską karierę. Dosyć szybko został doceniony i już swoje późniejsze lata malarskie spędził w różnych miejscach. Był m.in. w Hamburgu czy na dworze duńskim. I właśnie w tamtym miejscu powstał ten obraz. Obraz, który nie jest najbardziej rozpoznawalnym dziełem sztuki na świecie, jednak mimo tego jest dosyć popularny, ponieważ jest sztandarowym przykładem kategorii dzieł, które nazywamy trompe-l. To są dzieła bardzo iluzjonistyczne, których głównym zadaniem było oszukanie naszego ludzkiego oka, które w pewien sposób pokazywały kunszt malarski i to, jak malarz doskonale posługiwał się pędzlem na tyle, żeby zwieść nasze oko. Wydaje mi się, że nie muszę nikogo przekonywać, jak biegłym malarzem był Heisbrecht, że udało mu się coś takiego namalować. Pomimo biegłości technicznej i doskonałego warsztatu Heisbrechtsa, nie on wymyślił tę technikę, ponieważ jak wszystko prawie w naszej kulturze, również malarstwo iluzjonistyczne sięga czasów antyku. Wiąże się z tym naprawdę sporo anegdot. Jedna z najsłynniejszych historii dotyczących malarstwa iluzjonistycznego dotyczy sporu pomiędzy Parasiosem a Zeuxisem. Została opisana w historii naturalnej Pliniusza i polegała na tym, że panowie byli malarzami, można by powiedzieć w pewien sposób, założyli się, który z nich zrobi lepsze dzieło iluzjonistyczne. No i Zeuxis, być może znacie tę historię, namalował kiście winogron, do których ponoć przylatywały ptaki i próbowały dziobać obraz. Natomiast Parasios namalował obraz ukryty za kotarą, choć tak naprawdę namalował tylko kotarę. No i gdy Zeuxis, jego konkurent, chciał zobaczyć obraz, poprosił o odsłonięcie kotary. Okazało się, że ta kotara jest owym obrazem, w związku z czym Zeuxis uznał, że przegrał ten pojedynek, ponieważ dał się oszukać w momencie, gdy on sam oszukał jedynie ptaki. Zanim wrócę do tematu głównego, pozwolę sobie na jeszcze jedną uwagę. Mianowicie w niektórych opracowaniach można znaleźć zamienne używanie terminów trompe-l i kwadratura. Albo nawet jeżeli niezamienne, to informacje, że to są terminy zbliżone. I tak są zbliżone, ale nie mówią o tym samym. Różnica podstawowa polega na tym, że kwadratura dotyczy dzieł malowanych najczęściej na architekturze, gdzie elementy rzeczywistej architektury, rzeczywistych kolumn, filarów bądź stiuków, czyli rzeźb, przeplatają się z elementami malowanymi, gdzie widz traci granicę, co jest rzeczywistą architekturą, co jest naprawdę 3D, a co jest jedynie inwencją malarza, świetnie namalowaną, bardzo iluzjonistyczną. Natomiast trompe-l to jest namalowanie na płaskiej powierzchni czegoś, co jest trójwymiarowe, ale nie ma w tym tych rzeczywistych elementów trójwymiarowych. Więc to jest podstawowa różnica i jeśli zamierzacie posługiwać się profesjonalnym słownictwem, to warto te dwie rzeczy rozróżniać, bo mimo, że wydaje mi się być blisko siebie, to nie są dokładnie tym samym. Jak powiedziałam na początku, dzieło powstało na dworze duńskim, na zamówienie Fryderyka III, ale nie powstało do jego prywatnych pomieszczeń, czy do tego, żeby cieszył on własne oczy, ale powstało do czegoś, co nazywamy Kunstkamerą. Były to specjalnie zaaranżowane pomieszczenia, w których najczęściej pokazywano jakieś nietypowe elementy pochodzące z natury. Swoiste ciekawostki. Kunstkamery nie są duńskim wymysłem, były znane w całej Europie. Najsłynniejsze z nich należały do Rudolfa II, czyli do czeskiego króla, którego najczęściej kojarzymy z tym, że był mecenasem Archimbolda. W duńskiej Kunstkamerze znajdowało się całe pomieszczenie, a nawet kilka przeznaczonych na nietypowe dzieła malarskie. I Heisbrecht miał tam całe pomieszczenie do swojej dyspozycji, oprócz tytułowego dzisiaj tyłu obrazu, znajdowało się tam m.in. dzieło przycięte jak sztaluga malarska z nałożonym na to drugim obrazem imitującym, że coś jest malowane i zarówno sztaluga, jak i to dzieło było namalowane, ale poprzez swój specyficzny kształt myliło oko wielu osób.
Natomiast to obraz przedstawiający tył obrazu zyskał większą popularność, mimo że teoretycznie wydaje się on być nieco prostszy. I chociaż nie ma tutaj żadnej rozwiniętej symboliki, nie ma rozbudowanej historii, metafory ani niczego takiego, obraz jest niezwykle ciekawy. Przede wszystkim dlatego, że autor poświęca mnóstwo uwagi elementowi obrazów, na których nie zwracamy uwagi. Wszystkie dzieła są eksponowane tak, żebyśmy patrzyli na ich front. Nie zwracamy uwagi na blade ramy, na brudy, na to, w jaki sposób jest zbita rama, w jaki sposób plecione jest krosno. No chyba, że jesteśmy konserwatorami, to tak. Ale jeżeli jesteśmy po prostu obserwatorami w muzeum, to zazwyczaj te rzeczy nie tyle, że nawet nam umykają, ale po prostu nie są dla nas dostępne, ponieważ przylegają do ściany naturalnie. Tutaj cała cześć, można by powiedzieć, skupiona na obrazie i cała uwaga została poświęcona właśnie temu, czego na co dzień nie widać, do czego nikt nie przywiązuje uwagi. I z jednej strony jest to gra z widzem, oszukanie go, bo naturalnym odruchem jest to, że chcielibyśmy dzieło obrócić i zobaczyć, co jest z drugiej strony. Według niektórych jest to jawna kpina z malarstwa, zakpienie z tych wielkich tematów i tego wszystkiego, co kojarzymy z tymi doskonałymi wielkimi płótnami. Z drugiej strony, przez część uważane jest to za wielką pochwałę malarstwa i pokazanie kunsztu artysty i tego, jak doskonały i biegły warsztatowo on musi być, żeby zwieść ludzkie oko. Więc ścierają się nam tutaj dwie teorie. Kolejne interpretacje mówią nam o próbach dopasowania tego obrazu do pochwały nicości, do tego, że nie ma niczego, ponieważ ten obraz tak naprawdę nie przedstawia nam żadnej historii, przedstawia nam właściwie nic nieznaczący tył obrazu. I mimo, że wydaje się to być całkiem sensowne powiązanie z tą filozofią, o tyle wydaje się być ono nie na miejscu, ponieważ w momencie, gdy obraz powstawał, czyli w XVII wieku, te zachwyty nicością, jeżeli można tak powiedzieć, raczej nie były popularne, ponieważ uwagę na nicości skupiano w XIX wieku i raczej niemożliwe się wydaje, żeby już w XVII wieku Heisbrecht się do tego odnosił. O wiele sensowniejszy i o wiele bardziej na miejscu wydaje się natomiast połączenie tego obrazu z motywem vanitas. Jak powiedziałam na początku, malarz, który stworzył tył obrazu, pochodził z Holandii. W Holandii w XVII wieku naprawdę motyw vanitas był popularny. Pojawił się w różny sposób na przedstawieniach, zwłaszcza martwych natur. Najczęściej były to albo czaszki, albo klepsydry z upływającym czasem. Zdarzały się też robaki kojarzące się z gniciem, z przemijaniem. Zdarzały się też gnijące owoce czy kwiaty, które pierwszą świeżość mają już dawno za sobą. I tutaj w pewien sposób można by to odnieść, bo ten obraz, pomimo tego, że nie jest pokazany jako rozpadające się płótno, to chodzi o tył obrazu, o to, że to, co mamy najpiękniejsze, to co zazwyczaj jest pokazywane na widok publiczny, już przeminęło. Teraz już możemy patrzeć na ten obraz tylko na jego tył. Wydaje się to być znacznie bardziej sensowne i znacznie bardziej na miejscu w kontekście tego, w jakim czasie ów obraz powstał. Według innych jest to metafora tego, abyśmy zwracali uwagę na rzeczy, na które normalnie nie patrzymy i dostrzegali piękno i ważność tych elementów, które w codziennym życiu nam gdzieś umykają, bo tyły obrazu umykają nam, gdy patrzymy na dzieła i być może w naszym życiu są, być może na pewno w naszych życiach są elementy, które codziennie pomijamy, a są one być może kluczowe, żeby te rzeczy, które są dla nas ważne, mogły istnieć, więc niektórzy proponują taką interpretację. Jest jeszcze jedna mówiąca o tym, że miałby to być obraz samoświadomy. To brzmi nieco absurdalnie, taki obraz meta, który poddaje sens tego, co jest namalowane, sens malarstwa, sens w ogóle przedstawień i sens tego, co powinno być dziełem, co może być dziełem, co artysta może uznać za dzieło. Jednak wydaje mi się to być interpretacja znacznie późniejsza, chociaż kontekstowo ona pasuje i wydaje mi się, że ten obraz jest dobrym motywem do tego, o tyle mam pewne wątpliwości, czy na pewno w XVII wieku Heisbrecht myślał w ten sposób, więc ja bym się raczej od tego wstrzymywała. Uważam, że w XVII wieku Heisbrecht na pewno o tym nie myślał, jednak wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawe z naszej dzisiejszej perspektywy i ten obraz może być punktem wyjścia do całej dyskusji na temat tego, co może być przedstawione w malarstwie, co jest dziełem sztuki, co zasługuje na bycie przedstawianym na płótnie. Podsumowując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co autor miał na myśli. Najprawdopodobniej chciał po prostu stworzyć iluzję, która będzie zwodziła oko widza, jednocześnie chwaląc się tym, jak
wysoką ma biegłość warsztatową i jak dobrym jest malarzem, ale wszelkie filozoficzne rozważania na temat tego obrazu i wartości sztuki najprawdopodobniej zostały dołożone później, w momencie, gdy autor nawet nie miał szans ich sprostować, bo prawdopodobnie już wtedy nie żył. Dla mnie ten obraz jest niezwykle ciekawy, zachwyca mnie to, jak wykonany jest też warsztatowo, ale od zawsze fascynuje mnie też pokazanie tego bardzo prostego motywu, z którym na pewno większość artystów w całej swojej twórczości się gdzieś zetknęła, a jednak mało kto poświęcił mu tyle uwagi. Właściwie zaryzykuję stwierdzenie, że nikt. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Czekam bardzo na Wasze komentarze, która z możliwości interpretacyjnych najbardziej do Was przemawia i w jaką stronę Wy byście szli z odczytaniem tego dzieła. Jak zwykle zachęcam Was do zajrzenia na mojego Instagrama. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście kliknijcie na dole. Zachęcam też do zostawienia łapek w górę i widzimy się za tydzień. Cześć!